Dobrze, cieszy mnie, że tu jeszcze parę osób nowych się pojawiło, więc możemy zaczynać, myślę. Witam wszystkich, tym razem już oficjalnie, serdecznie. Dzisiejsze webinarium będzie dotyczyło darmowego oprogramowania edukacyjnego Autodesk, przeznaczonego dla studentów. Ja nazywam się Michał Urban i z chęcią przeprowadzę Was przez właśnie ten temat. Na początku kilka słów o tym, czym w ogóle jest ta licencja edukacyjna. Jest to licencja na programy Autodesk, dostępna w celach szkoleniowych, zarówno dla osób uczących się, jak i dla placówek naukowych, które te osoby uczą. Licencje edukacyjne nie mają możliwości zastosowania komercyjnego, nie można na nich wykonywać projektów odpłatnych. Natomiast sama licencja jest w 100% darmowa. Nie płacimy za taką licencję nic, możemy ją wykorzystywać do celów edukacyjnych w pełni za darmo. Licencje edukacyjne obejmują różnorodne programy dla wszystkich branż, które obsługujemy, także na pewno każdy będzie w stanie znaleźć tam coś dla siebie. Dlaczego warto w ogóle zainteresować się taką licencją? Według mnie najważniejsze to nabycie umiejętności pracy z najnowszym oprogramowaniem. Nasze licencje od kilku lat działają na takiej zasadzie, że udostępniamy najnowszą wersję oprogramowania, a naszych flagowych programów nowe wersje wychodzą praktycznie co roku. Także uzyskując dostęp do takiej licencji edukacyjnej, zawsze będziecie mieli dostęp do oprogramowania najświeższego, najbardziej najnowszego, no i najbardziej bezawaryjnego. Możliwość sprawdzenia różnorodnych programów bez konieczności opłat. Tutaj też wspominam o wersji trial, bo jak wiadomo, na większość programów Autodesk proponuje taką 30-dniową darmową wersję trial. No jednak nie oszukujmy się, w ciągu tych 30 dni nieraz ciężko jest zapoznać się ze wszystkimi funkcjami, które byśmy chcieli w takim programie mieć. Licencja edukacyjna natomiast ważna jest przez 3 lata, więc jest to spokojnie na tyle dużo czasu, że jesteście w stanie wszystkie opcje danego programu przepatrzeć, spróbować, poznać. Wykroczenie poza ramy standardów nauczania. Dla mnie to też było ważne. Ja może się trochę pochwalę, no ale ja sam studia skończyłem w zeszłym roku dopiero, także moja praca na uczelni z programami Autodesk. Poznałem te programy wcześniej, nie jest to tylko przygoda zawodowa, ale sam w trakcie studiów korzystałem z licencji edukacyjnych, zajęcia z programowania, z modelowania na komputerach nie były zbyt interesujące. Było to głównie prowadzenie przez jakiś pojedynczy projekt, zarączkę nas przez pana prowadzącego zajęcia. Natomiast sprawiło to, że poznałem właśnie Autodesk Inventor i tym programem bardziej się zainteresowałem, no a potem także innymi. Oczywiście w licencjach edukacyjnych możecie tworzyć projekty na uczelnie, na zajęcia z rysunku technicznego. O ile nie są to projekty komercyjne, które będziecie sprzedawać, jest to w pełni dozwolone. Możecie też pracować nad własnymi projektami. Ja hobbystycznie drukuję 3D, wykorzystuję też te programy do pracy nad modelami. Oczywiście teraz wykorzystuję licencję darmową Fusion, ponieważ już nie jestem studentem, natomiast gdy jeszcze byłem na studiach, korzystałem z większej ilości programów. I pytanie, które może nurtuje niektórych, dlaczego w ogóle nam opłaca się rozdawać licencje za przysłowiowe darmo? Bo zwiększamy w ten sposób naszą popularność. Docieramy do większej ilości osób i przekłada się to bezpośrednio na to, że w przyszłości mamy zamiar po prostu być jeszcze bardziej popularni niż teraz. Rosnący trend pokazuje, że firma Autodesk staje się coraz bardziej popularna, zaskarbiamy sobie coraz więcej sympatyków, mamy coraz większy udział w rynku i liczymy, że ten trend utrzyma się. Także przygotowujemy dzięki temu studentów do pracy w warunkach zawodowych, gdyż od moich kolegów studentów, od wielu wiem, którzy poszli ścieżką konstruktora, ścieżką zawodową konstruktora,
że praca samodzielna na programie w zaciszu domowym, rozwiązywanie jakichś własnych problemów było bardzo dobrym przygotowaniem przed podjęciem zawodowej pracy właśnie w tym temacie, właśnie w tej branży. No i oczywiście to, że dzięki temu, że mamy użytkowników więcej, jesteśmy w stanie dostać lepszy i szybszy feedback, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy często szukają rozwiązań, dzielą się tymi swoimi spostrzeżeniami. Jest to bardzo wartościowa wiedza, dzięki której możemy poprawiać te programy, żeby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Kto może skorzystać w ogóle z takiej licencji edukacyjnej? Wymagania nie są zbyt rygorystyczne, ponieważ wystarczy uczęszczać lub uczyć w wykwalifikowanej instytucji edukacyjnej, co może brzmieć trochę skomplikowanie, za chwilę powiem dokładnie, co to oznacza. Może osoba, która się stara o taką licencję, nie musi być użytkownikiem, może być osobą odpowiedzialną za zarządzanie licencjami dla placówki edukacyjnej. Wtedy także taka osoba może postarać się z ramienia szkoły o przyznanie właśnie darmowych licencji edukacyjnych. Kolejny warunek, który chciałbym przypomnieć, nie można wykorzystywać tej licencji komercyjnie, nie można sprzedawać projektów wykonanych na licencjach edukacyjnych. Można także, gdy organizowane są konkursy we współudziale z Autodesk, można taką licencję dostać na specjalnych zasadach. No i dodatkowy wymóg prawny, że należy mieć ukończone 13 lat. A mam nadzieję, że to tłumaczenia nie wymaga. Może być wymagana weryfikacja którejś z tych danych, na przykład przesłanie legitymacji lub jakieś potwierdzenie zatrudnienia w takiej a takiej placówce. Natomiast nie spotkałem się z tym, żeby przysporzyło to jakichś takich poważnych problemów. Zazwyczaj kończy się to krótką weryfikacją i wszystko jest rozpatrywane pozytywnie. O co chodzi z tymi wykwalifikowanymi placówkami Qualified Educational Institutions? Są to wszystkie szkoły średnie, technika, licea, szkoły zawodowe, wszystkie uczelnie wyższe, techniczne szkoły branżowe oraz uznane państwowo programy nauczania domowego. Muszą to być szkoły nie samozwańcze, prywatne, muszą to być uznane przez państwo placówki edukacyjne. Dobrze, jakie produkty w ogóle mamy dostępne? Po pierwsze chciałbym zauważyć, że nie tylko AutoCADa. Bardzo, bardzo wiele osób, może nie na studiach technicznych, natomiast na studiach mniej opartych właśnie na projektowaniu, utożsamia nazwę Autodesk z programem AutoCAD, co jest oczywiście nieprawdą. AutoCAD to tylko jeden z naszych programów, a programów mamy grubo ponad setkę, z czego 70 dostępnych jest dla studentów, 5 dodatkowych dostępnych jest dla placówek edukacyjnych, są to programy do bardziej zaawansowanych symulacji, no i dlatego nie są udostępniane tak szerokiemu gronu użytkowników, jednak wciąż uczelnie mogą postarać się o taką licencję i przeprowadzać na niej jakieś szkoleniowe laboratoria na przykład. Takie flagowe produkty widzimy tutaj na dole. Dla mechaniki jest to Fusion 360 oraz Inventor, dla architektów będzie to Revit, dla animatorów lub producentów gier, filmów są to Maya i 3D Max. Jest tu także Tinkercad, który jest naszym darmowym narzędziem do projektowania w przeglądarce. Proste geometrie, natomiast narzędzie jest dostępne z poziomu po prostu strony internetowej. Także jeśli tylko kogoś to interesuje, zapraszam już teraz, niech sobie tam gdzieś tego Tinkercada znajdzie i zobaczy, o co chodzi. Aktualnie dostępnych programów lista wygląda w ten sposób. Za chwilę jeszcze przejdziemy na stronę, na której można będzie ją przeczytać. Ja tutaj tak tylko jeszcze wspomnę o tych programach dla mechaniki. Fusion 360, Inventor, HSM, Eagle do projektowania płytek PCB. Dla architektów z kolei mamy Advanced Steel, mamy Revita, mamy Navisworks.
dla branży media, dla producentów filmów, gier, mamy Maję, mamy 3DS Maxa, naprawdę tych licencji edukacyjnych jest dla każdego pod dostatkiem i każdy myślę, że znajdzie program, który mógłby wykorzystać. Oczywiście jest też program Sketchbook, który wyłamuje się trochę poza ideę CAD, ponieważ jest programem do rysowania 2D. Natomiast ja osobiście także z niego korzystam, ponieważ bardzo lubię planować sobie wcześniej modele w 2D. Więc teraz przejdźmy do pytania, które zadaje wiele osób, które kontaktują się z nami właśnie w sprawie licencji edukacyjnej, czyli jak założyć to konto. Nie ma nic prostszego. Link jest tutaj podany. Ja pokażę tutaj na żywo, jak to będzie wyglądać. Przechodzimy do strony. Do strony związanej z darmowym oprogramowaniem edukacyjnym. Jak widzimy, tutaj są te flagowe programy, o których już wspominałem. Tutaj mamy listę programów wszystkich dostępnych, także te, które są dostępne tylko dla placówek edukacyjnych. No i żeby dostać taką licencję, nie jest to zbyt skomplikowane. Znajdujemy sobie na przykładzie Fusiona, który jest tutaj pod ręką. Wybieramy licencję indywidualną. Przenosi nas to do kolejnej strony, gdzie mamy proste pokierowanie nas, w jaki sposób to robić. Jeśli mamy konto, klikamy zaloguj się. Jeśli konta nie mamy, klikamy stwórz konto. Następnie musimy wybrać nasz kraj, czyli zakładam, że dla wszystkich będzie to Polska. Naszą rolę, jaką spełniamy w edukacji, ja tutaj wybiorę studenta, ale można też wybrać nauczyciela, administratora IT albo zarządzającego konkursem. Typ instytucji to szkoła średnia lub wyższa. Oczywiście należy podać datę urodzenia. No i po wpisaniu tutaj danych, ja tego oczywiście nie będę robił, bo ani nie jestem studentem, ani nie potrzebuję nowego konta. Natomiast po wpisaniu tutaj imienia, nazwiska, maila, hasła, klikamy stwórz konto, zostaniemy z powrotem przeniesieni do tej strony, na której odblokuje nam się krok drugi, Get Access to Fusion. I potem nie ma już nic prostszego, klikamy Get Access, potem klikamy Download, potem mamy program u siebie na komputerze. Logujemy się do niego stworzonym mailem edukacyjnym i możemy zaczynać pracę. Jednak wiadomo, no nie wszystko idzie zazwyczaj. Oby wszystko zawsze szło po naszej myśli, jednak dobrze wiemy, że czasem napotykamy jakieś problemy, więc gdzie można się zgłosić po taką pomoc techniczną związaną z jakimś błędem w działaniu programu lub z tym, że po prostu coś nie działa. Pierwszą linią, którą ja serdecznie polecam, jest Autodesk AVA, skrót od Autodesk Virtual Agent. Jest to bot, który ma bardzo szerokie możliwości. To jest, pokazuje wiele artykułów, na przykład na forum związanych z problemem, który mu zaproponujemy, ale także pozwala on na bezpośrednie połączenie się, skontaktowanie się z pracownikami Autodesk, z żywymi osobami, które na każdy bardziej skomplikowany problem będą w stanie odpowiedzieć. Link do tego bota tutaj znajduje się na poniżej, natomiast proste wyszukiwanie wyszukiwarką dowolną na pewno też będzie w stanie odnaleźć tą stronę. Drugim miejscem, gdzie warto udać się w wypadku jakiegoś błędu, są forum Autodesk, prowadzone no niestety w języku angielskim. Mam jednak nadzieję, że to stanowi coraz mniejszy problem dla większości osób. Tutaj możemy posortować sobie te wyniki według programów, które wyszukujemy, które nam sprawiają problem, no i znaleźć, czy ktoś podobnego problemu nie miał, czy nie wpadł na jego rozwiązanie. Są tutaj zagadnienia zarówno techniczne związane z obsługą programów i samym modelowaniem, jak i z zarządzaniem i instalacją programów i wszystkimi problemami, które moglibyście napotkać po drodze.
Tutaj chciałbym też polecić nasze forum, klubkat.pl. Forum jest dość świeże, ma około 2 miesięcy. My staramy się tutaj z kolegą Wojciechem odpowiadać na każde pytanie, które się pojawi. Mamy też nadzieję, że w niedługim czasie nasza lista ekspertów się poszerzy o ekspertów z naszych firm partnerskich, także ta wiedza będzie jeszcze szersza i mam nadzieję, że jeszcze sprawniej będziemy w stanie rozwiązać wszystkie problemy, na które moglibyście napotkać. No ale jak już mamy program, a nie bardzo wiemy, jak go użyć, to trzeba by było jakoś się tego nauczyć. Czyli jak poszerzyć wiedzę, jak poszerzyć umiejętności korzystania z takiego programu. Jako pierwsze polecam Akademię Autodesk, Autodesk Design Academy. Link także tutaj znajduje się na górze. Myślę, że nie jest zbyt skomplikowany. Na tej stronie mamy wiele kursów, wiele tutoriali, poradników. Jest naprawdę wiedza, która jest tam zawarta, pomoże Wam w rozpoczęciu pracy z takim programem lub rozwinięciu tego, co już potraficie. Natomiast z mojej strony ja serdecznie polecam kanały YouTube. Według mnie wideo, tutoriale są najbardziej przejrzystą formą przekazywania takiej wiedzy. Nie chciałem tutaj polecać jakichś konkretnych kanałów lub konkretnych promować firm. Powiem tylko o panu Larsie Christensenie, ponieważ jest pracownikiem Autodesk. Mam nadzieję, że nie jest to wtedy taka promocja. On bardzo pomógł mi, kiedy ja zaczynałem moją przygodę z programem Fusion 360. Na jego kanale jest ponad 400 filmów szkoleniowych. Naprawdę można znaleźć rozwiązanie niemal każdego problemu, wyjaśnione w prosty i przejrzysty sposób. No a tak jak widzicie na screenach na dole, jeśli na przykład bariera językowa jest dla Was czymś zbyt ciężkim w takim tutorialu lub po prostu macie konkretny projekt, problem, najlepszy sposób to wpisanie nazwy programu, tego co chcemy zrobić, wyszukanie, przejrzenie 3-5 filmów na YouTubie. Gwarantuję, że problem, który macie, ktoś już napotkał i prawdopodobnie wymyślił jego rozwiązanie. Także jakby to tak powiedzieć kolokwialnie, aby nie wynajdować ponownie koła, zapraszam do korzystania z materiałów wideo na YouTubie. No i tak na koniec ja jeszcze tutaj chciałbym pokazać możliwości darmowych licencji, czyli rzeczy, które w zeszłe wakacje jeszcze jako student przygotowujący pracę magisterską robiłem w wolnych chwilach. Tutaj są moje obrazy z Fusion 360. Po lewej rekreacja odręcznego rysunku mojego kolegi. Po prawej stronie rekwizyt z gry komputerowej. No, jak według mnie może i te modele nie są na jakimś najwyższym poziomie, natomiast ewidentnie widać, że jakość tej grafiki komputerowej jest na bardzo wysokim poziomie i naprawdę mimo darmowej licencji można wykonać bardzo dużo fajnych rzeczy. Te modele stworzyłem w Fusion 360. Tutaj rekreacja kadru z Simpsonów w programie Maya. To akurat muszę się przyznać, że nie było na wersji studenckiej, tylko na wersji trial. Natomiast uważam, że był to bardzo, bardzo ciekawy program. Całkowite oderwanie od geometrycznego projektowania, takiego do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w mechanice. Bardzo ciekawy projekt. Polecam także każdemu w wolnej chwili zaznajomić się z takimi programami jak Maya lub 3DS Max. Proste rysunki ze sketchbooka, o którym też już wspominałem, że darmowe narzędzie do pracy w dwóch wymiarach, także od nas, także z Autodesku. To takie proste rysunki, natomiast jak najbardziej wiele projektów, które wykonuję obecnie planuję najpierw właśnie rysując je sobie w 2D, a potem przekładając te rysunki w trzeci wymiar za pomocą oprogramowania właśnie Fusion albo Inventora. Jako ostatnia rzecz, którą tutaj chciałem Wam pokazać, jest zaproszenie na webinarium, które się odbędzie za tydzień. Webinarium będzie dotyczyć zwiększania potencjału innowacyjnego, będzie mówić o tym, w jaki sposób nasza firma może być bardziej konkurencyjna,
ale będę też mówił na temat tego, jakie programy najlepiej wykorzystywać wraz ze sobą oraz zaproszę wszystkich wtedy już oficjalnie na konkurs, który będziemy organizować, który rozpocznie się właśnie za tydzień. Zapraszam serdecznie na stronę Nowoczesny Inżynier Pro. Już teraz możecie się zapisać na webinarium, które będzie za tydzień. Także już teraz możecie przeczytać coś więcej na temat tego konkursu. Może Was to zainteresuje, może za tydzień ponownie się spotkamy tutaj właśnie w tej formie. Z mojej strony to by było na tyle teraz. Ja chętnie odpowiem na jakieś pytania, jeśli się takie pojawią. Więc zaczekam tutaj z minutkę, dwie na to, czy ktoś jakieś pytanie mi zada. Mam nadzieję, że ta prezentacja trochę przybliżyła wszystkim Państwu to, że te licencje nie gryzą, że naprawdę są darmowe, że po prostu dostęp do nich jest banalnie prosty i naprawdę jest to coś, co warto zrobić, warto się do tego przekonać i warto zacząć projektować właśnie w takich darmowych licencjach studenckich, ponieważ są to umiejętności, które zostaną już z Wami i na długo będą Wam się przydawać, no nie tylko w drodze zawodowej, ale także może w jakichś prywatnych projektach lub po prostu czysto dla zabawy. Jako że nie widzę, żeby tutaj na czacie pojawiały się jakieś pytania, głosowo też nikt o nic nie chcę pytać, także ja na czacie podam jeszcze mój e-mail. Jeśli ktoś by miał jakieś pytanie do mnie, a wstydził się go zadać tutaj na forum publicznym, to zapraszam do kontaktowania się michal.urban@techdata.com. Ja postaram się także na każdą wiadomość odpowiedzieć. Dziękuję Państwu bardzo za udział w webinarium i mam nadzieję, że z niektórymi do usłyszenia za tydzień.